Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony witam was w kolejnym odcinku z Amanda The Adventure. Kochani, jestem tutaj już sobie dalej. I właśnie zauważyłem, ogólnie robię wszystkie te questy i tym podobne normalnie, tak jak być powinno, bez zagadki z piecykiem, że to ustawiamy sobie w czasie pauzy. Tylko po prostu idę sobie na wprost. I tutaj jest ten kod 150325. Robot się nas pyta, w ogóle on jest uruchomiony non-stop. Nie obcinałem tym razem zabawce głowy. I z tego co pamiętam, tu był kod jeszcze Guts chyba, tak? Chyba tak. Zobaczmy sobie, czy on zadziała. Tak po prostu. Tu było tu. Tu było T. Jest G. I tak, on działa. On normalnie sobie działa, czyli nie musimy wykonywać już żadnych innych sekwencji z tego. Zobaczymy, czy lalka nadal jest. Ona tym razem nic nie miała. Ona tym razem nic nie miała. Dobra, wpiszmy sobie ten kod 150325. 150325. Przekaż moje kondolencje. What? A Kate. No dobra. Przekaż moje kondolencje, Kate. O, coś się zmieniło. I don't want to play anymore right now. Wow, jest ciasto. Jest ciasto. Cake is a lie. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje, masz o rok więcej. Życzę ci, by ten rok był twoim najlepszym. 08182. 08182121. 10 minut 325 stopni. Ale co to ciasto? No dobra, tam było 10 minut 325 stopni. Okej. Niech twój rok będzie wypełniony wieloma blessing. Kochający blablot. Blabot. Blabbot. 1 razy 4. No to takie dosyć proste to zadanie matematyczne. Czyli czekaj, ja sobie muszę teraz zrobić kolejny kod? To będzie 4. 4. 2. Tak, tak. 1 razy 1 plus 1. 1. 3. I 0. Co na torcie, to na kartce. Kochani, kapuje. Mamy dwie świeczki, tak? I teraz to nie jest 1 razy 4, tylko to jest 2 razy 4, czyli 8. 3. To będzie tak. 2 razy 2 to 4 plus 1, 5. 2 na 2 to jest 1. 6. 1. DCFE. A właśnie, kochani. A nie, to nie to było. Dobra, nieważne. To chyba nie było to. Już nawet nie mam tego. Chciałem wam coś dać, ale. Czy znaczy pokazać, ale nie. C F E.
Kit. Happy birthday to you. Kiju najlepszego, ale jak to bez prezentów? No prezent masz. O nie, wypadki. Nowa kaseta. Nowa kaseta. Dobra, patrzymy. Dobra. Lily, ready for an adventure? Amanda, I know you can't... Lily had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. No, Amanda. I'm fine. I just... Poor Wooly is so confused. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? Która część ci jest zepsuta? To ciekawe, ciekawe. Nie mam pojęcia. Która może być zepsuta? Głowa. Lily's head is broken, but Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Lily, drink this. I don't know, Amanda. It's all just pretend, isn't it, Lily? Amanda, I feel, We need to operate immediately on the patient's brain. What tool should we use to fix Wooly's head? The saw, the hammer, or the forceps? Piła. That might be helpful, but what else could we use? Młotek. Things could get really messy if we use that. Szybce. That looks hard to use, but I could try. I tricked you! We're going to use all three! The patient is getting rowdy. I'll need a little help here. Help me, please. So, who are you going to help? Dobra, najpierw Uliemu. You're not going to help me? Fine, I can do this by myself. No way. What? Oh shit, ale mnie kurde wzięły. Dobra. A tu jest nowa kaseta. Tu jest nowa kaseta. Co jest za kaseta? Ulubiony film Riley. No dobra, a my możemy na przykład... Spróbujmy. Spróbujemy teraz Amandzie pomóc. Isn't Wooly acting strange? What could be wrong? Don't you care about Wooly? He needs our help. Wooly's head. Czyli głowa była tylko i wyłącznie. That might be helpful. Jedynym wyborem. Things could get. That looks hard. Dobra, Amandzie pomożemy. Let's get the patient subdued so we can finish the operation. Lily, everything will be okay. Wow. Ale nowy film się nie pokazał, czyli to nie ma znaczenia. I'm Treat. Lubimy film Riley, to tak nie bardzo. Niedobrze, no nic nam się nie pokazało. Jest. Lato 1984. I'm allergic to apples. How many chairs? How many mushrooms? How many fruit? How many plates?
Tu się chyba już nic nie pokazało. O, czy jakaś książka spadła? Noż tak była. Interesuje mnie to. To jest jakaś kłódka, ale nie ma żadnego kodu. Tak, to już ogarnęliśmy. To było ogarnięte, to było ogarnięte. Godziny są już ogarnięte. Zegar ogarnięty. To ogarnięte. Jedyne, gdzie jeszcze nie mieliśmy, to tutaj tego kodu. Tego kodu i to wszystko chyba. No i tej skrzyni głównej. Ale czekajcie, bo tutaj lato 1984. Ile tam jest w ogóle cyferek? 4. Może to będzie pasować. 1, 9, 8, 4. Nie? Nie. Ale to były jakieś odliczania. Zobaczmy sobie jeszcze raz. I'm allergic to apples. How many chairs? How many mushrooms? How many fruit? How many plates? Ile krzeseł? Jedno widzę na pewno. Sofa się liczy do krzesła? Chyba nie. Jedno krzesło. Jedno krzesło. Świateł było też na końcu. Świateł też jest jedno. Nie, dwa. Dwa światła. Grzybów też jeden. Nie, grzybów więcej. Dobra. Oh shit, here we go again. Jeszcze raz. I'm allergic to apples. How many chairs? How many mushrooms? How many fruit? Krzesła, grzyby, owoce, światła. Krzesła, grzyby, owoce, światła. Krzesła, grzyby, owoce, światła. Dobra. 2, 4, 6, 8. 8 grzybów. I ilość owoców, które tam są. Zaraz też sobie to ogarniemy. 2, 4, 5, 6. Na pewno jest jedno krzesło. How many chairs? O, tu nie jest krzesło. Drugie krzesło widzę, przepraszam. Jest i krzesło. Są dwa krzesła. Nie wiem, czy tam jeszcze krzesło też nie widzę. Nie, to chyba stolik. Definitywnie. Dobra, krzesła innych nie ma, czyli dwa krzesła. Tak. To było 2862. Nie widzę. Bite, zabite, ale nie wiem, co tu jest napisane. Domowe nagrania. Dobra, lecimy z tym. 4-0-1-2-5-8. We don't have much time. Co? No, 4. Czy to jest do wzięcia?
Ale co tu było napisane? Kurde, nie zdążyłem. Cztery zero jeden dwa pięć osiem. Ale gdzie to może pasować? Tu? 4 0 1 2 5 8. Ale tu nie mamy nigdzie podanego innego kodu. Myślałem, że wiadro możemy tu postawić. Pytanie, co dalej? Jeszcze raz, jaki tam był kod? We don't have much time. Mi się wydawało, że ten robot się powtarzał. 4 0 1 2 5 8. Liczy się to, co jest wewnątrz. Uwaga, nie zmoczyć blabota. Ma pomysł. Nie wiem, czy to się uda. Proszę nie zapominać. Nie zapominaj o mnie. Głowa mu odpadła. Coś tam jest. Klucz. Nie mówcie, że to będzie tu. Razem na zawsze, najlepszy przyjaciel. Możemy się dzielić. Kurde, kaset teraz tyle, że matko. Hi, I'm Amanda. When you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you, so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? No dobra, ale to wszystko jest zgnite. Yum, that's my favorite. Friends can share other things too. They can share secrets. Can I share a secret with you? Tak. Are you sure? It's a big secret. Is it really okay to share my secret with you? I'm out there. Somewhere.
Doczekaj wschodu słońca. No i kochani, mamy oryginalny ending. Mamy oryginalny ending do Amanda The Adventure. Adventure, przepraszam. Kochani, lubię gry, które są zrobione właśnie w ten sposób. Czyli nie wiemy, czego się dokładnie po nich spodziewać. Tutaj z gry takiej dosyć małostkowej, chyba tak to można nazwać, zrobił się dosyć fajny horrorek, który nie straszy jumpscarami, tylko samym takim swoim, no wiecie, taką sytuacją, tym klimatem w grze. Naprawdę bardzo mi się Amanda podobała, mimo że byłem na początku sceptycznie do niej nastawiony. Wiadomo, że... Ojej. Wiadomo, że... Oto. A to kasety jeszcze 4 nam zostały. Fajnie zrobione. Dużo języków. Naprawdę jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony, że została przetłumaczona na język polski i nawet w ten sposób, że musimy pisać po polsku. To jest naprawdę bardzo fajne. Kliknijmy kontynuuj. Kliknijmy kontynuuj i zobaczmy, w jakim momencie jesteśmy. Dobra, już widzę, w jakim momencie jesteśmy. To było 2862? 2. Mogłem z drugiej strony, ale okej. 8, 6 i 2. Dobra, mamy to wiadro wody. Znaczy na razie wiadro, zaraz będzie wiadro wody. Da się przyspieszyć, fajnie. Zrobimy jeszcze szybko ending. Gdzie nie rozwalimy tego. Się nie przestraszcie. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony tą grą, bo jest... Tutaj niby nie ma dużo rzeczy do roboty. Naprawdę nie ma dużo rzeczy do roboty. Ale jednak... Jest na tyle to poukrywane, że jest co robić. Teraz weźmy to. Yum, that's my favorite. Friends can share. Nie. Oh. I thought you were different. Oh fuck. Odejdź. Doczekaj rozczarowującego końca. Wybrakowany koniec. No i tu mamy to samo. Ale zobaczcie, że tym razem nie wyskoczył nam ten... ten creepy porek Amanda. Jeszcze jeden ending mamy taki, że nie rozwalamy cegł tego telewizora. Zobaczymy sobie to. Kontynuuj. Tak, proszę, robię. Mamy 4 endingi. Jest chyba 5 endingów, z tego co pamiętam. Albo i nie. Albo i 4 są. Dobra, w kuchni. 2... Jest, mam już gdzieś zapisane. 2, 8, 6, 2. 2... 8. Znów w złą stronę powiedziałem. 6 i 2. Ale tej kasety tu teraz nie ma. Chyba była jakaś kaseta, nie? Nie. Nie pamiętam. Lust. Please do not forget me.
Tyk. Nie, tutaj box, to przepraszam. No tak, ta końcowa. Dobra, idziemy zobaczyć, czy jak się zgodzimy na ten sekret, to. Coś będzie się działo. Yum, that's my... Are you sure? It's the... Zacznę pisać ty A. Is it really okay to share my secret with you? Oh. Nie, nie chciałem tego. I thought you were different. Chciałem napisać yes. Jezu, no nie chciałem tego, wierz mi, Amanda. Nie bądź taką cizią. Jeszcze raz, nie chcę mi się tego ciąć, naprawdę, więc też poszlecimy to. Nic nie mieliśmy to za zło definitywnie, no ale... Ale mam dla was nagrodę, potem i tak to potnę. Bo jeszcze w tym odcinku chcę w ogóle zakończyć na Amanda the Adventurer. Więc w tym odcinku jeszcze sobie zrobimy wszystkie kasety. Oczywiście, no nie będę ich szukał jak głupi, tylko po prostu wyszukam w internecie jak je znaleźć, no bo... No można by było spędzić jeszcze kilka godzin nad tą grą, ale to nie ma sensu. Przynajmniej ja nie widzę sensu szukać tego nie wiadomo ile. Wiadomo, są osoby, które mają zajawki, ale no to nie jestem ja. 2862. To nie jestem ja. Jeżeli mam wam zabierać mnóstwo czasu z głupiego powodu, to jest, mówię, bez sensu dla mnie. Wolę nagrać dla was coś ambitniejszego niż tylko i wyłącznie pół godziny szukać jednej kasety. Weź to wiadro. Nigdy nie ukrywałem tego, że się posiłkuję w niektórych zagadkach internetem. Wiadomo, fajnie jest, jak się coś samemu rozwiąże, no ale jeżeli mam spędzić, nie wiem, pół godziny, godzinę i tracić nie wiadomo ile czasu, to mówię, dla mnie to jest bez sensu, a no, przynajmniej dla was może to być taki skondensowany odcinek, gdzie jeżeli wygracie daną grę i macie z czymś problem, to możecie sobie zobaczyć po prostu to u mnie, jak to idzie, no. Wiadomo, też nie chciałbym spoilerów żadnych w grach, ale no czasami po prostu człowiek się zdatnie i to jest bez sensu. Dobra, ta. Is it really okay? Yeah. I'm out there. Somewhere. No i lecimy z tym boksem znów. Zobaczymy, czy muszę wrócić. Amanda się pakuje. Ja wam to przypiszę spokojnie. Nie wiem, nigdy chyba nie ma. Tak, to zapętlone. I tak trzeba to rozwalić, tak trzeba to rozwalić. Dobra. No to kabum. Nie ma innego endingu. Są tylko te dwa. Są tylko te dwa. Właśnie. Jedną rzeczą, którą sam rozgryzłem. Bez posiłkowania się internetem. W sumie na dwie rzeczy. Jedno to, że możemy gotować upiec ciasto z brzoskwi. Dostajemy wtedy pomarańczową kasetę. Ale zauważyłem jeszcze coś jednego. Ja wam zaraz coś pokażę. Bo w jednym z odcinków Amandy mamy coś takiego. To jest chyba dalej, tak? Dobra, na szybko. Byle co? Nóż. Chciałem napisać nóż, a nie nóż. Kurde! Nóż. Widzicie, człowiek za daleko ma do myśli. Dobra. 425 na 40 minut, z tego co pamiętam. 425.
na 40 minut. Aż to z pamięci lecę. Tak, dokładnie. W moim sąsiedztwie, właśnie, to jest tutaj. O co mi chodzi? Lecimy do Corner Store. I zobacz... Czy to nie tu? To nie tu było. Oh shit, to nie tu było, kochani. A musiałbym to od nowa zrobić. Tylko nie wiem, czy zaraz mi znów nie od tego odcinka zacznie. Mam nadzieję, że nie. W moim sąsiedztwie, no niestety. Tak czy inaczej, w alternatywnej wersji w moim sąsiedztwie tutaj zamiast właśnie tego new blablabot są nuty. Są nuty do ogarnięcia. Ja tu mam nawet zapisane. Tu jest F-A-C-A-D-E. I to normalnie sobie... Nie tu. To sobie normalnie na linii melodycznej możecie ogarnąć. Znaczy na nie pięciolinii tam chyba to się tak nazywało. Pięciolinia? Chyba tak. Chyba tak. F-A-C-A-D-E. Nie wchodzi teraz. Tak, to teraz nie wchodzi. No to lipa. Dobra, kochani, ja wam tutaj zrobię cięcie. Ja mówię, ja was nie będę tutaj męczył. Zrobię wam cięcie i dopiero jak już ogarnę to, to dopiero do was dołączę. No i witam was, moi drodzy, serdecznie, już po przerwie. I chodziło mi właśnie o to. O ten fragment, gdzie widzicie właśnie, że jest tutaj pięciolinia. Tak dobrze mówię? Pięciolinia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pięciolinia. I z tego co widzę, to jest F, A, C, A, D, E. Z tego co widzę. I sobie to spróbujemy zagrać. Spróbujemy sobie to zagrać. F, A, C, A, D, E. No i jest kaseta. Beethoven, udało ci się zagrać kolejny utwór. Jeszcze, kochani, oprócz tej kasety jednej... da się tutaj... Da się tutaj... Jest tutaj... Teraz już patrzę z neta. To sam odkryłem, ale teraz już patrzę z neta. Da się tutaj wyhodować jakiś żółty kwiatek. I podobno z niego również też coś leci. To jest czwórka, żółty. Pytanie, czy my go znajdziemy. To nie to. To nie to, to jest kobieta, to jest H. To też nie to, kółeczko. No właśnie, może tego nie znajdziemy tutaj tak łatwo. O, tu jest. Jest czwóreczka i to jest żółty kwiatek. Teoretycznie żółty. I to się da wyhodować również. Tylko, no pytanie, czy teraz jak... Jak tego nie skończymy... That's not the right card. I don't think we want this. Dobra. Are you sure that's right? Tak. Great! What? Teraz znów będzie problem z tym. Dobra, byle co. I want to get my friend a special. Let me out of here. Owcia. Oh, Willy. Tak. Dobra, wychodzimy z tym. Mamy niebieską kasetę. Spotkanie z psychologiem?
Jezu, to miałem 8 lat, 2002 rok. Matka Boska. I to nawet skończone. Jakiś wywiad środowiskowy z tym dzieckiem. Ale to nie jest to samo dziecko, co wtedy. Inne. Ma czwórkę na głowie? Tak wygląda jak czwórka, nie? Właśnie może to jest właśnie pokazane do następnej kasety. Tylko to? Dziwne. Dalsza część. To jest jakiś chyba komisariat. No dobra. Teraz lecimy z tym naszym żółtym kwiatkiem. Rośnie, rośnie. Mamy żółty kwiatek i tutaj musimy... musimy dać to lalce. Lalki nie ma. Why? Czemu nie ma lalki? Nie ma lalki, no gdzie jest lala? Gdzie jest lalka? It happens, dobra. Nie ma lalki, to nie ma lalki. Gdzieś się nam ukryła znów. Musimy teraz ogarnąć sobie kasetę z kurczakiem. Może dopiero jak po kurczaku tutaj będziemy mieć... to musimy standardowo gac. Kacy. Okej. Mamy kasety. Czym jest rodzina? I tutaj musimy nazwać ojca kurczaka sam. Dobra. Ciekawe, bo nie skomentowała zbytnio. Znaczy no, skąd ty to wiesz, tak? The answer is Sam. Jest czerwona kaseta. Jest lalka, nie ma lalki nadal. It's been 3 weeks since local television producer Sam Colton was reported missing, and authorities still have no leads. Colton is the creator of Amanda the Adventurer, the public access children's educational program that became a huge hit among area children. But with Colton's disappearance, the future of the show remains unclear. Last year, Hamlin Entertainment purchased rights to the live-action program starring Colton's daughter Rebecca. As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series, planning to syndicate the program nationally. Hamlin's acquisition of the program and Colton's recent disappearance have raised some eyebrows. And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program.
My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that? That's not something you tell impressionable kids. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. It's not yet clear how Colton's disappearance will affect the involvement of his daughter, Rebecca, the show's young star. We reached out to Hamlin Entertainment for an interview. While representatives declined to comment, they did release a written statement. We at Hamlin have concerns surrounding the nature of Sam Colton's abandonment of both our program and his daughter. We cannot speculate on his reasons for leaving. We do ask that the community respect the privacy of Rebecca Colton as she needs time out of the spotlight to process these disturbing events. For the time being, Rebecca's local appearances have been canceled, including the Kensdale Public Library fundraiser, Woolies Readathon, this Saturday evening. Rest assured that Amanda is not going anywhere. Hamlin Entertainment remains committed to our vision for this cherished program. Despite this statement, authorities have not drawn any conclusions about the nature of Sam Colton's disappearance. We will share any future updates as the story develops. When we return, we'll check in with Zappo, the talking gerbil. It's me, your friend, Skip. And with me, as always, is my trusty dog, Chip. Czyli Sam Colton zaginął. To jest ten twórca programu. Gdzie to było? Nie ma tego. Gdzieś to tu było. Gdzieś była ta gazeta, z tym pamiętam. Tylko nie pamiętam, gdzie dokładnie. Lalka nie wróciła. Laleczka nie wróciła i to jest problem. I to jest problem. Dobra, kolejna. Sorki, tutaj się musiałem. Musiałem się zawiesić. Następna kaseta w teorii. Jest rodzina, to nie jest to. Bo jest 6 tych kaset. Mamy trzy. Ja to potnę definitywnie. Mamy 3 kasety. 4 jest tu. 5 jest jeszcze, jeżeli przejdziemy. Nobody. Okej. Okay. Musimy wpisać nobody. Nikt. Wy. Zamiast doktora. W tej kasecie. Dobra, więc sobie tak. Pierdykniemy sobie tutaj. To 2862. Ja do was, kochani, wrócę za chwilę po prostu i tyle. Dobra, kochani, zrobiłem reset. Zobaczymy, czy teraz to zadziała. Lalka zniknie. Nie powinna zniknąć. I zobaczcie w ogóle, że ona ma tutaj żółty kwiatuszek nawet. Ona ma żółty kwiatuszek. Nie zniknęła. Thank you. That's my favorite flower. I got a surprise for you, but you'll have to turn around. Dzięki, to jest mój ulubiony kwiatek. Mam do ciebie niespodziankę. Odwróć się i... Czy musisz się odwrócić, żeby ją dostać? No, dziękuję. Udało ci się pobawić chowanego z Gretchan. Dobra, kolejna zielona. Welcome to Coffee Break. Today I'm talking with Sam Colton, the creator of the hit kids show Amanda the Adventurer. And I have to say, a fantastic studio neighbor. Thanks for having me on the show, Sadie. You're a pretty good studio neighbor yourself. Though, I'm going to gain 50 pounds if you keep stocking the kitchen with those delicious homemade cookies. You can't have a coffee break without cookies. Sam. Last year, you started producing Amanda the Adventurer right here in the studio. The whole town loves it. Did you even imagine that would be such a big sensation? Honestly, Sadie, no. It was a total surprise.
I mean, it's scrappy at best. You know how it is when you have a big idea and a little budget. I don't know if I know what you're talking about. Kids don't really care about that, though. They see the heart. And boy, does your show have a big heart. You know, I really have to thank our local librarian, Miss Kate, for being such a champion of the project. I think she's talked about it at every single story time. I think it's just so rare nowadays for kids' shows to be so much fun, but also really teach kids something, isn't it? Mm. What inspired you to create Amanda? I wanted to create a show that teaches children that our world is a magical place, that there are little adventures waiting around every corner in their very own neighborhood. The show is a celebration of kids' imaginations. But really, it's all Rebecca. As soon as I met my beautiful daughter, the inspiration was there. You know, she was so young when I adopted her. And despite what she's gone through, she's always seen the world with such kindness and joy. She's the light of my life, and it makes me so happy to share that light with our community. She really is something special. Watching her perform is simply delightful. I mean, the whole show is just so cute. Thank you, Sadie. Do you see big things happening with Amanda the Adventurer? I've actually had some people approach me about it. They want to turn Amanda into a cartoon. I can't really talk about it yet, but it's exciting. It feels like a dream, the idea of welcoming even more kids into this wild, creative world. It feels like my little show could really have a big impact. That's incredible. Sam, thanks so much for having a coffee break with me today. Our community is so lucky to have you. And Rebecca. On our next coffee break, floral arrangements for all occasions, featuring the newest addition to our neighborhood, Rose Matthews of Rose's Bouquet. Until then, may your coffee always be steaming and the conversation sparkling. Are you good? Życzymy smacznej kawusi, niech cierzona dusi. Boomer. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że Rebeka była pierwsza. Amanda jest na podstawie Rebeki. Amanda jest na podstawie Rebeki. I tak, kochani, z tego co widziałem, jak przechodziłem teraz normalnie ten ending, że teoretycznie kaset jest 5, ale podobno kaset jest 6. Jedna jest ukryta i dostępna tylko i wyłącznie w plikach gry. Dobra, to sobie przelecimy. Byle co. Nóż. Tego nie robimy. Cukier. 525.40, pamiętam. 525.40. I 40 minut. Zamykaj ten grajdą. 425, nie 525. Boże, Shiro. I gałganie. A, w locie to zrobiłem. 425. Porąbało mi się. 525 było chyba w... tym... tym cieście. No, daniu z serem, z szczurem i tak dalej. Dobra, corner store. To. Idziemy do bakery. Bierzemy to. Kate. I mamy kolejne. CDF. CDF. Nie. CFD? Kurde, nie pamiętam. Tam było CBF. No właśnie, CBF. O, nie wypadki. No właśnie, i teraz... Tylko nie wiem, czy mamy pisać nikt, czy nobody. Nobody. Whatever you do, don't... kolano, tak? That's right. To powinno być nobody. I don't think they can help.
Nikogo? Don't you want to help Wooly? Ej, no nie wiem jak przetłumaczyć to nobody. You're probably right. Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Wystarczyło pisać nikt. No wiecie, dla mnie to było nielogiczne, bo szukałem słowa, które wypełni tak jakby wszystkie te kratki. Dlatego no, pisałem nikogo, żaden, żaden też nie wypełniało w sumie. Nieważne, no. Come on, let's get Wooly. Tak czy inaczej nikt jest odpowiedzią. Teraz powinniśmy dostać kolejną kasetę, purpurową. No i jest, no i jest. Rebecca, that was great. Let's move on to the next one. Bye-yo. 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 Pie-man. 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 Pie-lam. 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 What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. The what? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? We've only got a few more of these. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones. There's no man. She's upset. This is going too far. Let's just take five. Rebecca, come on out and we'll... Och, lipka. Oni tam coś stosowali. Oni tam coś stosowali. Moi drodzy, jest jeszcze jedno. To jest w teorii piąta taśma. I w tej chwili możemy sobie zrobić już normalnie ending, który podobno nam coś da więcej. Ale czy to prawda? 2862. Zobaczmy sobie. 2862. No miało być coś dodatkowego. Tu nie ma nic. Pewnie nie widzę, żeby coś było. A jednak. Koniec i nowy przyjaciel. No i kochani, teoretycznie zakończyliśmy Amanda the Adventurer. Nie wiem jak ja to w ogóle potnę, bo mam od cholery tego wszystko. Widzicie, teraz się odblokowało wszystko. Stoisko nagrywania, wywiad dla telewizji publicznej i tak dalej. Mamy wszystkich tutaj naszych występujących. Ale chyba jest jeszcze jedna taśma, ja to sprawdzę. Jeżeli nie, to po prostu będzie koniec odcinka, tak czy inaczej. Jeżeli będzie, to oczywiście ja wam to jeszcze teraz wrzucę, żebyście mieli dodatkowy materiał z jednej taśmy, która nie została w teorii chyba jeszcze nawet dodana, jest tylko w plikach gry, ale możemy już ją odblokować za pomocą właśnie innych rzeczy. Dobra, ja tutaj robię cięcie. Moi drodzy, jeszcze taki szybki update w stosunku do tego, że jest jeszcze jeden achievement do zrobienia tutaj. Żeby go zrobić, trzeba oczywiście mieć wiadro wody i wrzucić kwiatek. Udało ci się znaleźć Googles. Plusk, plusk. To jest właśnie kolejny, ostatni achievement ukryty. W tej chwili już mam 100% gry ukończonej. 19 na 19. No i moi drodzy, jak najbardziej udało się to zrobić. Jest szósta, ostatnia kaseta. Instrukcje, jak ją odblokować, właśnie macie w tej chwili na ekranie. Ja wam tu porobię screeny mniej więcej, gdzie wejść, jak to odblokować. I mam nadzieję, że również tak samo jak ja będziemy mieć 100%.
Moi drodzy, z tego co wyczytałem, jest to troll twórców i co jest najśmieszniejsze, ja sobie w tej chwili zablokowałem już całkowicie grę, więc dobrze, że zrobiłem sobie tego achievementa przed tym wszystkim. Bo taka zasada jest po prostu, mówię, no trolem. Uli sobie siedzi i w sumie już 5 minut, ja wam to streściłem troszeczkę. Nic się z tym nie dzieje. Więc moi drodzy, to by było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, grał dla was Shiro. No my się widzimy w innych seriach, trzymajcie się, hej hej!